Podjęcie uchwały w zakresie powołania prezesa wymaga bezwzględnej większości. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej w Miejskich Wodociągach spośród 4 osób zasiadających w Radzie 2 zagłosowały za, 1 była przeciw, a 1 się wstrzymała. Wystarczył jeden głos sprzeciwu, aby nie została podjęta. Powodów niestety nie znam. Także każdy głosował indywidualnie z członków Rady. W najbliższych dniach Rada podejmie dalsze działania w ramach swoich kompetencji, to znaczy ogłosi konkurs i zasady naboru na stanowisko prezesa spółki. Działalność spółki nie jest zagrożona, kontynuuje ona swoją działalność i świadczy wszystkie usługi. Jak zapewniają członkowie Rady Nadzorczej, pracownicy pracują tak jak do tej pory, wykonując swoje obowiązki. Jak mówi Grzegorz Stalmach, wynik wtorkowego głosowania był zaskoczeniem dla całej Rady Nadzorczej. Myślę, że dla pani prezydent również. Żadna czynność, którą podejmują, nie jest zagrożona, bo ta decyzja nie ma wpływu na to, co pracownicy wykonują. Pracownicy wiedzą doskonale, co mają wykonywać, bo robią to nie od dzisiaj. Więc tutaj zagrożenia dla odbiorców żadnego nie ma. Woda płynie dalej, ścieki są odbierane, wszystkie inne czynności również wykonujemy, włączenia i tak dalej, więc tu się nic nie zmienia. Czy to wtedy zmiany są po myśli związków zawodowych? W jakimś sensie tak. W jakimś sensie tak, dlatego że wydaje mi się, że ten czekają nas nowe wyzwania i zobaczymy. Niewykluczone jest przecież, że to nie będzie jakaś sytuacja taka, że przyjdzie ktoś nowy. Pan prezes również może złożyć dotychczasowy swoje, jakby tutaj swoją ofertę, więc to wszystko się może zdarzyć, tak? W tej sytuacji spółką kierują prokurenci Marlena Wysoczańska i Rafał Piątkowski. Będą zastępować zarząd do czasu wyłonienia nowego prezesa. Sytuacja jest jaka jest. Jeszcze jako pracownicy oddelegowani do reprezentowania spółki musimy się zapoznać po prostu z całą dokumentacją, z jakimi mamy do czynienia nad tą chwilę pilnymi problemami i wtedy będziemy podejmować decyzje, działania. Ogólnie rzecz biorąc, także ciężko cokolwiek teraz na tą chwilę powiedzieć. Tak, podejmujemy się reprezentowania spółki, będziemy to wykonywać do czasu wyboru nowego prezesa. Kiedy to nastąpi? To już zależy tutaj od konkursu, kiedy się odbędzie i kiedy zostanie wyłoniony. Tak, jeszcze na tą chwilę bynajmniej nie wiemy. Do tematu wrócimy.